Hej, z tej strony Indie Playerka i kolejna gra Monster w Buff, czyli są to połączenie budowania talii, Pokemonów, będziemy oswajać stworki i do tego to jeszcze będzie rogalik. Także będziemy próbować przetrwać. To jest gra, wyszła 7 września we wczesnym dostępie, czyli całkiem niedawno, bo jeszcze teraz mamy wrzesień. I w tym momencie jak gram, a ja wam pewnie wrzucę to w niedzielę. Także wy już będziecie mieć inny miesiąc. Mój drogi. On dał mi ledwo radę dostarczyć ten list. To jest pilna wiadomość, która została mi wysłana i potrzebna jest nasza pomoc. Wioska jest atakowana przez smoka. Miałem nadzieję z tobą iść, ale teraz to jest niemożliwe. Prawie już ukończyłeś swój trening czarodziejski i wierzę, że jesteś zdolny, żeby podjąć się takiego zadania. Wyrusz tam jak szybko, jak to możliwe, bo czas to jest esencja, ważny. Czas ma znaczenie. Machiawa. Click an arrow. Aha, musimy klikać w strzałki, żeby chodzić. I to, aha, po prostu, dopóki nie dojdziemy do jakiegoś rozwidlenia czy wydarzenia, no to wtedy się nic nie pojawi. I nasz bohater nie może się zawrócić. No to chyba w dół tu wydaje się bezpieczniejsze. Bo tu będzie miał trzech, no tu jest trudniejsze, to mi się wydaje, więc idźmy dołem. Agresją. No tu wiadomo jest jaka kolejność walki. Zdobędziemy szybkość, zwiększymy ją, to będziemy pierwsi atakować. Możliwe, że pierwsi. Aktualna tura musi być ukończona, zanim będzie można uciec. No ale ja myślę, że będziemy próbować atakować. Najedź na atak, żeby pokazać ich efekty. Niektóre ataki mają swoje typy, zdefiniowane przez kolor. I wiadomo, ogień bije trawę, trawa bije wodę, a woda bije ogień. A normalne typy nie mają dodatkowych obrażeń z takich typowych ruchów, ale też nie mają żadnych przewagi. Dobrze, to jest, powiedziałabym, że woda. A nie, normal, czyli możemy go smaszem. A nie, to jest. A jak się mam dowiedzieć, jaki to jest typ? No nie wiem, no to i tak smaszem. Solarium, czemu to się nazywa solarium? Gdzie mamy Battle Log? Aha, tutaj jest, co się działo. No to tak podobnie jak w Pokémonach. Tutaj mamy podpalenie, paraliż, trucizna. A cured, no to, że się uleczymy i nie będzie ich więcej. Tych efektów. Może water, może się okaże, że. No właśnie. Nie jest efektywny, tak czułam, no ale chciałam sprawdzić. Podejrzewałam, że to jest trawiasty typ.
A jak mam cię złapać? Zdobyte moce pojawiają się po lewej stronie. Sparksy to jest. I one mogą zostać użyte jako waluta, albo żeby jakieś silne ataki wykonać. Kiedy pokonasz potwory, one zawsze dają nam doświadczenie, które nas leveluje. I każdy level da nam szansę nauczyć się od jednego do trzech ruchów. Plus 10 expa za każdego potwora, który mi towarzyszy na koniec walki. I jeden ten Sparks. Nie wiem, co jest potrzebne na początek. Może dajmy tego. Solarium sobie złapmy, nie? Ten ma HP dość dużo. 180. Speed 50. No i jeszcze może za szybko by to było. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Idźmy w prawo. O, coś tu wyszło za mną, to może za mną chodzić? Góra. W prawo idziemy, uciekamy. Tutaj coś jest trudne też, nie wiem sama czy. Idziemy dalej po prostu. Leci za mną. I w prawo. Hej. Kim jesteś i dlaczego stoisz mi na drodze? Pan nasz pyta się pani wróżki. Strasznie niemiło. Jestem wróżką Ajoli. Jestem tutaj, żeby cię przetestować. Machiavas przysłał mnie tutaj. Mówił o tobie w samych superlatywach. Ale sprawdźmy, czy jesteś godny mojej pomocy. Nie mam interesu w tych, którzy marnują mój czas. I co to będzie za test? Nie będę się powstrzymywał. No, czyli nie wiemy, co to za test. Co tu jest? Może tego pójdziemy coś spróbować złapać, bo jednak co tak będę? Spróbujmy się bić z tym nietoperkiem. A mogę. Aha, nie mam tego solarium. Myślałam, że będę miała. No dobra, coś tam mu zadaliśmy. No zobaczymy, o co to. O co to chodzi? A ile mu zadawałam tym, bo nie zauważyłam? Piątkę. No to go jakoś. O, aż tyle mi zadaje. Tego nie zabiję. No coś mi tam zrobił, to może go zabiję jednak. Ajajaj. Jeszcze nam dają szansę, ale. Nie, nie widzę tego. Dobra, co mi możecie dać? Leczy wszystkie statusy, czyli te podpalenia i tak dalej, a później odlatuje. A tutaj za wypuszczenie jednego sparka tutaj bym zyskała. Czy te statusy mi są potrzebne na razie? Nie, no może to zdobądźmy. I teraz co ja mam zrobić? Z tym też się mam bić? Ale on ma atak jeden, tu jest kura. Kiedy się będę leczyć? Nie, nie ogarniam. No i co? Sparking a move
Jeżeli użyjemy tego sparka, tej waluty, to zwiększymy naszą siłę razy 2. Dobra, to zróbmy tak, bo by nas to zabiło. I tak nas zabije. Nie, jeszcze nie zabije. O matko. Dawaj. Jeszcze mam ostatnią szansę. Nie ogarniam trochę tej gry, co tu się dzieje. To jest wczesny dostęp, nie wiem, czy mówiłam, ale. Nie, no to weźmy tego Sparka, może to nam coś da. O, level up. Naprawdę tylko tyle się podleczyliśmy? Night Slash? Nie, no to Retract. Nie, no to Night Slash. A jak mam to się nauczyć? Okej, za. I teraz co? Mam iść bić kurę? Przecież. Ja bym się chciała podleczyć. To jest jakieś dziwne. Może pójdziemy do pana? Co to? O, kapustę znalazłam. Może mi podleczy. Może spróbujmy. Dobra, podleczył się. Wodą go spróbujmy. On się tu będzie pod tego wywał cały czas. Nie, nie widzę tego. Że myślałam, że ta gierka będzie jakaś fajniejsza, no. Wiecie, Pokémony, rogalik, RPG. A na razie nie wiem, co się dzieje. On rzucił we mnie kapustą. No to daj, zjem ją od razu. Zobaczymy, co się stanie, jak padnę. Tu jest wszystko, ma buffy do ataku, do obrony. Ale masakra. Nie wiem, co to myśleć o tej grze. No, ale wiemy, to wczesny dostęp, to różnie. Może ja też źle zaczęłam, że gdzieś, nie wiem, może tam na tej pierwszej mapie trzeba było się bić tam po kolei jakoś, w miarę. Może powinnam uciec. Prosisz mnie, żebym wyszła? Dobra, uciekłam, no i co? Ale wszędzie jest trudno. Trzeba było jeść tą kapustę tylko. Czyli od niego trzeba uciec. Dobra, idźmy do spiderów. Tutaj mam, że mogę dwa naraz, ale ja myślałam, że będą dwa tutaj. Okej. Okay. Zabili mnie i co? I jakby mogę od nowa. To spróbujemy jeszcze raz. Tak, wiem, co do mnie mówicie. Spróbujmy jeszcze raz. Na błędach się będziemy uczyć. Idziemy zabić kury. Lubię kury, ale no. I są ogniowe. To dobrze, bo mamy wodę. Kurczę, ten tutorial już, ale nie wiadomo, czy tam gdzieś dalej nie będzie potrzebny. W sumie. Czyli trzeba bić kury, bo mają ogień.
A ja mam wodę. Dobra, to może gdzieś dalej teraz zajdziemy. No i taki prawdziwy to jest indyczek. Ogniste ataki mają plus 10 do siły. Nie, no to weźmy sobie tego Sparka na razie, bo ja nawet nie mam takich ataków. Później tą drugą kurkę sobie złapiemy. Nie chcę zwiększać siły, bo i po co? To jest moja mana. Kiedy ja ją zużywam? Rozumiem, że to jest mana czy exp? Nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy mi wzrośnie. O, podpalona jestem. O, już nie. Dobra. Weźmy sobie tą kurkę. A co? Myślałam, że ona gdzieś tu ze mną będzie walczyć. I już mam kolejny? Dobra. Weźmy. A spoko, bo tu są różne te. Różne te ataki, nie? W sensie te ruchy się zmieniają. A to może powoli będę zawracać honor tej grze. Może po prostu źle zaczęłam. I wcale nie jest tak źle. Taka do poklikania. No kury będę tylko zabijać. Weźmy pieniądz. Dobra. A nie mogę iść? Kurczę, nie mogę. Aha, bo ja się nie mogę cofać. Czy te lepiej zabijać? HP. No nic, idziemy zabijać te pająki. Proszę. Spróbujmy z tym. Nie wiem, jaki masz. O, całkiem spoko. Super efektyw, więc to jest wodne. Okej. No to jest jak inna bajka, teraz inna gra. Patrzcie, co tu jeszcze. Padł tak jak pająki padają. Move power plus 10. No to dawaj, jeszcze później sobie tam jednego złapię. O tu. I one dwa za mną chodzą. Gra mnie na początku jednak źle doświadczyła. Dobra. Mamy to. Weźmy sobie jeszcze jednego. O. Weźmy sobie zamiast. A tutaj mogę sobie podnieść atak, a tu się nic nie dzieje. Nie, no to jak tam mogę podnieść atak, to się może kiedyś przydać. Na pewno nie lecimy za tymi. To sobie weźmy i pójdziemy do Pesta. Bo on daje jakieś tam plus 15 życia, widzę. O, plus 5 mi pokazuje, fajnie. A, bo od tej. Dobra. Kim ty możesz być? No, spróbujmy tym. Pewnie masz typ normalny, bym stawiała. Ale water, choć chyba ostatnio nie działała? Nie, bez różnicy, widzę. To musi być normalny, bo i gryzie i tak dalej. A tutaj trochę za późno, żeby atak podnosić. Ale on już od poparzeń padł. Weźmy sobie jakby te statusy trzeba było. A to jest, że 3 muszę mieć. A tutaj bym mogła sobie to zgarnąć, ale nie zgarnę, no bo jednak bym się musiała. Teraz nie wiem, czy nie wejdę właśnie. No nic, trzeba będzie się z nimi bić. O, mogę tędy uciec. Fajnie.
Już prawie mnie miały. Już było niebezpiecznie. Dobra, już z tobą rozmawiałam, już nie muszę z tobą znów rozmawiać. Idziemy tędy. Będzie ich czym bić. Turat. To jest jakiś kiciuś. Weźmy tym. Podpalmy go na początku. O! Jakieś to mocne. Uspokój się. Może to? Choć jak on tak strzela, to może jest ognisty. To może ja powinnam wodę dać. Nie, to chyba jest normalne też. Kurczę, ale trochę mnie pociśnie teraz. Weźmy jeszcze go ogniem. Nie zwracałam uwagi, co za ile bije. Cholerka. Ale już i tak powinno być kit. No dobrze, dobrze. Udało się. I teraz plus 10 do siły. Okej, okay, no to będzie git. Na początku walki. Teraz idę kury niszczyć. I od razu mamy plus 10, więc. No ładniej zeszło. Tam je podpali dziadyga. Ja jej wodą. I chyba sobie ją złapiemy. To rozumiem, że będzie wtedy jakby plus 20 za ruch. Fajnie, czyli to się może pewnie stakować. Running. User speed, czyli szybkość. I obniża szybkość. No to za to nawet. Obniża szybkość tam przeciwnika. To lepiej brzmiało. Dobra. No i water. Jeszcze pewnie tą kurę sobie weźmiemy ze sobą. To już całkiem. Później jak trafimy na kogoś, to będziemy niszczyć. No, czyli to na dole to jest jednak exp. Zapraszam do drużyny. I znów. O, tu było ten. Nie, myślałam, że to ten solar był. No, ale będziemy kury jednak likwidować. Likwidacz kur. Ogólnie wam często o kurach opowiadam. No tak już wychodzi. Co zrobić? Jeszcze jedną kurę? A co? Kur nigdy za wiele przecież. O, kolejna walka? Ale co to się zacięło na tych kurach, czy jak? Chyba tak. Czy jednak tam jeszcze tyle kur chyba po prostu było? No to jeszcze ostatnią weźmy sobie. Jakiś byś się nauczył, który leczy, ale nie ma takiego, to ja nie chcę żadnego. O, dobra, po prostu tyle kur było. Idziemy do wróżki. Do wróżki. Choć ona chce bić. No ale co zrobię, jak nie mam nawet gdzie się uleczyć? Ajoli. Plus 35 próbujmy. No nie za dużo jej. Okej, okay, ona jest. Wychodzi na to, że. Dobrze widziała? To roślinna bym mogła traktować? Nie wiem.
Ale spróbujmy jej z wody pociągnąć. Albo tego kanona. Dwa. Tamto miało więcej. Ona się leczy, dziadyga. To z roślin. Zobaczymy, czy coś... Nie. O, tą wodę spróbujmy, jak ona jest ognistego. Też nie. Oj, uciekł ten nietoperz, uciekł. Leczył mnie i uciekł. Dobra, to było najlepsze. Powiedzmy, teraz już nie było takie najlepsze. Ale chyba ją utłukę. Dobra, i teraz się spalisz. O, pięknie. I ja powinnam dostać tyle ekspa, żeby już mieć ten niebieskie. O, a Joli do nas dołączyła. Ona ma swoje własne ruchy. No i level. I tak samo się uczy nowych rzeczy, ruchów, jak nasz Beszamel. Dobrze się spisałaś. Ja do ciebie dołączę w walce przeciwko Romesco. To jest ten, co z nim walczy. Oto on musi wysyłać te okropne szkielety, które za mną idą. A tak, te miniony są od Romesco, są zawsze okropne. Sprawowanie warty na nich jest dla niego przydatne. Uważać trzeba na nie. Romesco był kiedyś przyjacielem twojego mastera, dopóki się okropny incydent przydarzył. Tu jego Boże, przepraszam. Jego ukochanej. I on pochłonęła go nauka nekromancji. To jest praktyka zakazana dla wszystkich czarodziejów. Pewnie chciał wskrzesić żonę. Aloy dołączyła do naszego party. Dobra, czyli jednak za szybko chciałam skreślić grę. Nie jest tak źle. Idziemy jeszcze po pana na górę. Co on tam robi? Alpestos give you 15, czyli jakieś pesto jakbym dostała. Idziemy do przodu. A może tu w dół? Idźmy zabić wilka. A, Wolf jest mocny dziad. Podpalmy cię. Dobra, i Aioli. Tsunami, kurde. A, weź go z tego, z ognia. Tsunami, no nie ma innego wyjścia. Coś tam im dwójce robi. A może z... Może tym kanonem. Zobaczymy. No nie za mocno. I co tu jeszcze robisz? Speed. Szybkość. Ten jakieś... A, to tsunami. Bijmy go, żeby go zniszczyć. Bo jeszcze go pal. Za dużo to nie robimy. To się... A czemu ją tak sieknął? O matko, to se mam nadzieję, że poradzisz z nim. To już... Jak jej walną, to masakra. I co? Aioli już będzie umarta? Dobra, to weźmy sobie, żeby móc... będziemy mogli... Ataki, które nam się pojawią do wyboru, przerzucić i wtedy może coś lepszego nam się trafi, ale czy to jest, nie trzeba to nam
A tamto pierwsze nawet nie przeczytałam, cholerka. Nie zerknęłam. Tutaj patrzcie, to ta Joli już nie żyje. Już jej nie mam. To, żeśmy mieli i w ogóle zero reakcji, że umarła. To się nacieszyłam nią. To ona pomagała. Nie, nie poszło na no tak jak powinno. Dobra, plus 10. Mogłam zwiększyć tymi sparksami ten atak. Idziemy po pana na górze. Idziemy w bok. W bok. Tu jest ktoś straszny, no to nie. To przecież nie ma sensu nawet. Musimy iść górą. Co tu się dzieje? O, antybiotyk muszę wziąć, to za chwilkę. Potwory niszczą mój wózek. Proszę, zatrzymaj je szybko. No dobra, no to jedziemy górą. Coś czuję, że my tu zaraz padniemy, więc będę mogła polecieć po swój antybiotyk. Szczególnie, że pani mi już padła. Dobra, spróbujmy tym najpierw tego. A nie, może jednak nie umrzemy. Walnijmy mu. O, to dwóch uderzam, fajnie. Kurczę, może być ciężko faktycznie. Bo nas trochę biją. Dobra, bij to. I tylko za trzy? Trzeba te sparki użyć. Bo mnie utłuką. To na dwa idzie. No to dawaj. Nieduże pomogło. Ten już umrze. Dobra. I to walniemy tego tym. Cztery? To ja nie rozumiem, jak to liczy, ale coś się... Nie wiem, czy ja dobrze widziałam, że się uleczyłam? Dobra, tego zabiliśmy i teraz spróbujmy, bo jak to leczyłoby faktycznie... Nie, nie leczy. No to koniec. Trochę lepiej nam poszło, ale nadal słabo. Ja idę jeść antybiotyk w takim razie. Dziękuję wam bardzo za ten odcineczek. Może jeszcze jeden z tego nagram, ale nie wiem, bo nie jestem przekonana. Troszkę za bardzo do tej gry, choć może spróbujemy jeszcze raz. Żeby zobaczyć, no bo... W sumie pomysł jest fajny. Może jeszcze do pełnej wersji na pewno coś tam po tym wczesnym dostępie. Myślę, że to jakoś lepiej coś wymyślą, żeby to jednak przyjemniejsze było. Więcej tutaj mechanik było, czy też jakiegoś wpływu na tą rozgrywkę, bo na razie to jest bardzo losowa. Niewiele tu mogę zdziałać, żeby to było lepsze. Żeby pan Beszamel był lepszy. Dali mi Aioli i padła prawie od razu, więc no. Dobrze, to dziękuję wam bardzo. Ja wam mówię dobranoc. Niezależnie o której porze mnie będziecie oglądać. U mnie jest wpół do pierwszej w nocy, także chyba czas będzie powoli iść spać, albo się skuszę i jeszcze coś nagram. Nie wiem, zobaczę. No, ale w takim razie dzięki wam bardzo i dajcie znać w komentarzach, czy podoba się wam taka rozgrywka. Pa, pa!